Ten program już na poziomie kliniki, to co ja bezpośrednio odpowiadam, szedł po prostu płynnie. Pacjenci czekali w zasadzie w minimalnych kolejkach. W zasadzie możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o dzieci, to co wcześniej podkreśliłem, jak ważne jest, żeby były wcześniej wszczepione, w zasadzie to jest bezkolejkowe. Tak? Jest proces diagnostyczny i po tym procesie diagnostycznym my zamawiamy po prostu implant, więc jest to praktycznie rzecz biorąc w ciągu miesiąca, dwóch, góra trzech, ale w zasadzie jest to kwestia mniej więcej dwóch miesięcy, jesteśmy w stanie ten implant dziecku wszczepić. W przypadku dorosłych powiedzmy, że jest to trzy miesiące, cztery, ale biorąc pod uwagę też ten proces diagnostyczny, czyli to też jest bardzo szybko. I nie będę ukrywał, że część pacjentów to byli pacjenci, którzy pierwotnie zgłosili się do innych ośrodków, ale dzięki temu, że no, u nas ten program płynnie jest realizowany, wybrali nasz ośrodek, no właśnie dlatego, że mieli dobre opinie już tych pierwszych wszczepionych pacjentów, że jest to wszystko płynnie, sprawnie, nie ma żadnej pompatyczności, niepotrzebnych ruchów wokół, tylko po prostu szybko, sprawnie pacjent przychodzi, następnego dnia jest operowany, a za dwa dni idzie do domu. No więc z punktu widzenia pacjenta i rodziny też niezwykle ważna rzecz. Najlepszym dowodem tego, że taki program na obszarze naszego województwa był potrzebny, są zapewne świadectwa, które przedstawiane są przez pacjentów, którym takie implanty zostały już wszczepione. Opolski oddział wspiera od samego początku inicjatywę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w realizacji tego programu. Te świadczenia dla pacjenta, ta procedura wszczepienia implantu ślimakowego dla pacjenta jest całkowicie bezpłatna. My ją refundujemy w 100%. Do końca listopada na podstawie tych danych, które u nas widnieją, w systemie takich wszczepów zostało wykonanych 16, w tym 9 u dzieci i 7 u pacjentów dorosłych. Łączną kwotę, którą wydatkowaliśmy w tym roku, to jest ponad 2,5 miliona złotych. Dzięki panu profesorowi odzyskają słuch na prawe ucho, na lewe noszę aparat. Moje życie no, to było takie wyrzeczenia związane z tym, że no, musiałem się odizolować częściowo od społeczeństwa. Natomiast i oczywiście i z pracy. Natomiast po wszczepieniu implantu praktycznie, no, można powiedzieć momentalnie, bo praktycznie minęło dwa miesiące od operacji. Implant mam złożony od półtora miesiąca i praktycznie, no, słyszą mnie państwo, mówię, słyszę. Wróciłem do pracy, także mogę się normalnie porozumiewać i w rodzinie również. Wszystkich, którzy są niezdecydowani lub mają jakieś wątpliwości co do decyzji na temat szczepienia implantu, ja z pełnym sercem, z czystym sumieniem mogę namawiać, że trzeba jak najszybciej, trzeba po prostu tej operacji się poddać, nie ma co się bać, bo no, jestem żywym przykładem, że po prostu, że można i trzeba. Wszystkie pomiary śródoperacyjne tutaj u pana Wiesława wyszły poprawnie, co dało nam tutaj nadzieję na słyszenie, na dobrą jakość słyszenia. No i jak się okazuje, podczas pierwszego podłączenia pan Wiesław już rozumiał pierwsze słowa, co było dla mnie małym zaskoczeniem, bo tak jak tutaj profesor wcześniej wspominał, no, ustawiam wielu pacjentów też w innych szpitalach i takie efekty od razu nie są widoczne. Często pacjenci odróżniają dźwięki, na przykład odróżniają, że pies szczeka i odróżniają to od klaskania, tak? A że pan tutaj Wiesław już odróżniał, że co ja do niego mówię, to było dla mnie naprawdę zaskoczenie. Zazwyczaj takie efekty już gdzieś po miesiącu może mamy, a tutaj no, bardzo się cieszę z tego, że tak tutaj pięknie się wszystko potoczyło. W tej chwili mamy około 10 osób zakwalifikowanych w kolejce i ona będzie realizowana sukcesywnie. Po pierwszą pulę żeśmy już wykorzystali implantów, także jak tylko będziemy mieli po przetargu drugą pulę, no to będziemy to realizować. Ta współpraca musi się rozszerzyć, musimy troszkę oddział dostosować do tych programów, ale jeżeli to będzie spełnione, no to absolutnie mam przekonanie, że będziemy trzecim ośrodkiem w Polsce.